na tę sesję pana wójta Wojciecha Piecha, pani sekretarz Zofię Galawską, skarbnika Wojciecha Cymbalistę. Witam sołtysów Sołec gminy Dynów, program dzisiejszej sesji został z radnym przedstawiony. Czy ktoś ma, czy pan wójt chciałby coś dodać? Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj do tego programu państwo, który został przedstawiony, chciałbym dodać w punkcie 7a taką uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu, a przedmiotem tej pomocy finansowej będzie budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Dynów. I będzie to kwota zmiany tutaj budżetowych 30 tysięcy złotych. Proszę o przyjęcie tej uchwały, jeżeli państwo radni wyrażają taką chęć, to prosimy o przyjęcie tej uchwały w punkcie 7a. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni, no, proszę o przegłosowanie. Zwykle czy ten punkt wprowadzamy do porządku sesji. 15. Za, przeciw jest, ktoś nie ma, wstrzyma, coś się nie ma. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady sesji, głosowania będą prawomocne. Obecnych jest 15 radnych na obecnej sesji. Następny punkt dzisiejszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok. Prosiłbym pana skarbnika o krótkie scharakteryzowanie tych zmian. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, może tak pokrótce, żeby nie powtarzać tego samego, co, o czym mówiliśmy na komisjach. Co proponujemy w zmianach w budżecie? Otóż zmniejszamy dochody na 2022 rok o kwotę 52 371 zł i to z tytułu zmniejszenia externej subwencji oświatowej. Tą samą kwotę zwiększamy dochody na 2022 rok o proponujemy zwiększyć, może tak, o kwotę 307 244 zł i z tego ze sprzedaży drewna w Sołecy Wydrągowo o kwotę 20 tysięcy złotych, zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 17 244 zł. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest to zwiększenie, które, może sobie tutaj przypomnę, na poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zadania w tym zakresie, także to są pieniążki NIORS-ów, że subwencja jako taka sama w sobie nie jest pieniądze wyznaczone, natomiast tu jest jakby wskazanie, na jaki cel te pieniążki będą musiały być przeznaczone. I zwiększamy kwotę w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej kwotę 270 tysięcy złotych. Dochody z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin, także nazywa ten paragraf, a to są pieniążki, które dostaliśmy w związku ze złożonym wnioskiem na, powiem w cudzysłowie, na laptopy dla dzieci rodzin obywatelskich. To się może jakby nieładnie nazywa, ale tak to, że tak powiem, się przyjęło mówić. Kolejne zmiany to jest zmniejszenie, proszę Państwa, wydatków o kwotę 52 371 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli. To już też mówiłem, że to jest związane ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Dlatego to zmniejszenie tutaj musi się znaleźć. Proponujemy zwiększyć wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 584 615 zł i z tego w leśnictwie o kwotę 20 tysięcy zł na koszty ścinki zwykłej drewna Sołecka Wydrągowa. Kolejna zmiana w zakresie turystyki o kwotę 35 tysięcy zł na opracowanie dokumentacji projektowej na stanicę kajakową przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym pod Delpiną w miejscowości Bachusz. To jak Państwo pamiętacie, to powtórzę, co mówiłem na komisji, że to jest temat, który pojawił się w tamtym roku i jak Państwo sobie przypominacie, była przez Państwa podjęta decyzja w zakresie uchwały o zaciągnięciu zobowiązań wykraczających poza lub budżetowe w tym zakresie. Natomiast, tak jak mówiłem, nie udało się tego tematu w tamtym roku z różnych tutaj przyczyn. Różne rzeczy się złożyły na to, że się nie udało tego tematu jakby skutecznie przeprowadzić. Dlatego w tym roku proponujemy Państwu już tak jakby bardziej namacalnie, żeby kwotę już kompletną przeznaczyć na ten cel i wprowadzić ją do budżetu. Proponujemy w zakresie
działalności usługowej przy zakupie energii zwiększyć kwotę o 2000 zł na energię elektryczną do domu przedpogrzebowego w miejscowości Wylągowa, tam użycie energii jest, więc tutaj musimy te koszty pokrywać. W zakresie oświaty i wychowania o kwotę 69 615 zł w zakresie wynagrodzeń osobowości zwiększamy, czyli pokrywamy to, co było zabrane z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej i uzupełniamy o te 17 244 zł na realizację zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stąd ta kwota tak wygląda. Kolejna zmiana w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, ale nie będzie, 270 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem wcześniej, przy dochodach są to laptopy dla dzieci z rodzin, których rodzice bądź dziadkowie, czyli wstępni, pracowali w PGR-ach. Taki projekt został tutaj przez nas. Nie projekt, bo projekt był, że tak powiem, od grudnia, natomiast my złożyliśmy wnioski, wtedy będziemy ten temat realizować. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska proponujemy zwiększenie o wydatków o kwotę 161 tysięcy złotych, z tego 40 tysięcy w sumie na zimowe utrzymanie dróg gminnych i z tego 5 tysięcy na materiały i 35 tysięcy na zakup usług do zimowego utrzymania dróg gminnych. Też rozmawialiśmy na ten temat, gdzie Państwo zgodziliby. To tutaj padło na komisję, śniegu nie było, że, albo prawie nie było, a tu jednak koszty są, bo tak jak Pan mi tłumaczył, jednak staraliśmy się, żeby to zimowe utrzymanie dróg jakby było lepsze niż w tej formie, tak to jakby powiem. Kolejne zwiększenie o kwotę 5 tysięcy złotych w zakresie pozostałej działalności. Mamy tutaj koszty związane z wyłapywaniem, opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Też było Państwu mówione, że tutaj jednak te zwierzęta, które my jesteśmy zobowiązani zgodnie z przepisami prawa jakby zadbać, czyli zwierzęta bezdomne, no to kosztuje. Także tutaj proponujemy zwiększenie kwoty 5 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy w budżecie 10 tysięcy, w związku z tym, że na dzisiejszej sesji jeszcze Państwo będziecie podejmować uchwałę w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gdzie kwotę mamy umieszczoną, włożono 15 tysięcy, żeby to było zbieżne jedno z drugim, żeby jakby nie było przynajmniej w tym zakresie rozbieżności, to zwiększamy, proponujemy zwiększyć te 5 tysięcy. I ostatnie zwiększenie, ostatnia propozycja zmian to jest kwota 27 tysięcy w zakresie realizacji projektu wkładu własnego do projektu gminy pod nazwą modernizacji i wyposażenie domu kultury na terenie gminy Tyrów. Tak jak mieliście Państwo wyjaśniane, no niestety, żeby zrealizować ten projekt, a biorąc pod uwagę obecną sytuację, jaką mamy, no jest jak jest, także musimy się do tego dostosować, dlatego musimy nasz wkład własny powiększyć do o kwotę 27 tysięcy złotych jeszcze, mimo że dołożyliśmy już 23 jako, tak powiem, nasz koszt w tym projekcie, nasz wkład własny. Jak Państwo tutaj macie zapisane poniżej w tych punktach, zwiększamy deficyt i pokrywamy go z, że tak powiem, rozliczenia budżetu roku poprzedniego, czyli 2021. Ale to może jeszcze uzupełnię te zmiany w budżecie o to, co zostało, że tak powiem, rzutem na taśmę tutaj Państwu zaproponowane. Chodzi o pomoc finansową dla, nie może uchwałę o intencyjną pomoc finansową, będziemy mieć przez Państwa akceptowaną dopiero później. Natomiast tutaj omawiając o zmiany w budżecie, trzeba się do tego odnieść. Będziemy mieć dodatkowe zmiany w kwocie 30 tysięcy złotych w dziale 600, rozdział 614 i paragraf 63 z dwoma zerami, czyli tak jak to było w roku ubiegłym, na pomoc finansową do powiatu rzeszowskiego na budowę chodników przy drogach gminy na terenie gminy Dyrów, przy drogach powiatowych na terenie gminy Dyrów. Tak to będzie dokładnie wyglądało. No i w zasadzie chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś radny chciałby zająć głos? Nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Liczba radnych 15, za 15,
Przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 38 przez 225 2022 roku Rady Gminy Dymów z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 rok została podjęta. Następny punkt dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa. Poproszę panią sekretarz o wyjaśnienie. Szanowni państwo, w związku z wakatem na stanowisku sołtysa w miejscowości Ulanica zarządza się ponowne wybory na dzień 20 marca 2022 na godzinę 11:30 w Domu Ludowym w Ulanicy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Liczba radnych 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 38 przez 226 2022 roku Rady Gminy Dymów z dnia 8 marca 2020 roku, 2022 roku w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa w miejscowości Ulanica została podjęta. Następny punkt. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dynów w roku 2022. Poproszę pracownika panią Mariolę Kaszycką o przedstawienie tego programu. Tak może w skrócie scharakteryzować. Proszę bardzo. Wyniki głosowania.
Liczba radnych 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 38 przez 227 z 2022 roku Rady Gminy Dynów z dnia 8 marca 2020 roku została podjęta. Następny punkt. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachusz. Tylko mogę stwierdzić, że Rada Sołecka w miejscowości Bachusz podjęła decyzję pozytywną o sprzedaż tej nieruchomości gruntowej. Nie wiem, czy tutaj ktoś z Państwa radnych chciałby, może Pan Sołtys. Nie ma pytań. Proszę, przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania. Liczba radnych 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 38 przez 228 2022 roku Rady Gminy Dyniów z dnia 8 marca 2022 roku została podjęta. Następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok. Proszę tu Pani Sekretarz przedstawić na ten program. Szanowni Państwo, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Reguluje to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tych zadań jest prowadzona na podstawie uchwalanego co roku do 31 marca Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedłożony projekt Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 zawiera diagnozę problemów alkoholowych na terenie gminy Dynów, która została opracowana na podstawie danych pozyskanych z działalności m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w Dynowie oraz danych otrzymanych z Izby Trzeźwień w Rzeszowie. A także w programie określono podmioty, które realizują ten projekt. Określono również cele i zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Określono również zasady finansowania i wynagradzania członków Gminnej Komisji Alkoholowej. Na realizację tego programu przeznaczone środki są uzyskane z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szacuje się, że na rok 2022 będzie to kwota około 93 tysięcy złotych. Z tych środków również jest finansowany gminny program przeciwdziałania narkomanii. W gminnym tym programie, projekcie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 ujęto oprócz tych wszystkich ustawowo wymaganych zadań, ujęto także uzależnienia behawioralne, to znaczy uzależnienia od gier, od telefonu, prawda, od zakupów. Jest to po prostu zupełna nowość, która została wprowadzona do życia ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw i te zapisy właśnie z tej ustawy powinny znaleźć się właśnie w tym programie na rok 2022.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę pytań, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Jacka nie ma, kończymy. Wyniki głosowania. Liczba radnych 14, za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 38/229 z 2022 roku Rady Gminy Dybrów z dnia 8 marca 2022 roku została podjęta. Następny punkt 7a. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla powiatu rzeszowskiego. Tu pan skarbnik wyjaśnia. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że wyjaśniał. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zająć głos? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Wyniki głosowania. Liczba radnych 14, za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała nr 38/230 z 2022 roku Rady Gminy Dybrów z dnia 8 marca 2022 roku została podjęta. Następny punkt. Wolne wnioski, zapytania. Otwieram dyskusję. Pan wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwólcie, że na siedząco, Szanowni Państwo Sołtysi. Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim za przyjęcie tych uchwał do realizacji. Myślę, że te uchwały w miarę możliwości będą wszystkie realizowane. A z tego miejsca tutaj chciałbym, Szanowni Państwo, podziękować. Wiemy, jaka jest sytuacja u naszych sąsiadów na Ukrainie i chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, przede wszystkim stowarzyszenia nasze, OSP, koła gospodyń, szkoły, nauczyciele, którzy wszystkim osobom, którzy włączają się w tą pomoc, zbierają dary, przyjmują do siebie tak samo uchodźców. Z całego serca dziękujemy też ze swojej strony. Naprawdę robimy wszystko, co możemy, w jakiś sposób wspomagamy. Jesteśmy w stałym kontakcie z biurem wojewody, gdzie pewne informacje do nas docierają, stosujemy się do tych wskazówek. Jesteśmy gotowi, też przygotowani na to, żeby, jeżeli będzie taka potrzeba, na przyjęcie uchodźców w domach strażaka. Ja tutaj tylko zwrócę uwagę, wiadomo, te nasze domy strażaka może nie są w złym stanie, ale budynki przez całą zimę nieogrzewane. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy to ogrzewanie włączać i w jakiś sposób przyjmiemy te osoby, jeżeli będzie taka potrzeba i Biuro Zarządzania Kryzysowego Wojewody wskaże, że będziemy musieli przyjąć. Mówię, dla wszystkich serdeczne podziękowania. Dzisiaj mamy też taki wyjątkowy dzień, 8 marca, Dzień Kobiet. Przede wszystkim tutaj tym kobietom, które znajdują się na tej sali, ale przede wszystkim mieszkankom całej gminy chciałbym życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, błogosławieństwa Bożego, wszystkiego dobrego na przede wszystkim zdrowiu, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Zamykam 38. sesję Rady Gminy Dybrów.
8 marca 2022 roku. Proszę jeszcze wszystkich.